Moi drodzy, ja bym chciał o świętości kilka słów. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli pada to hasło, to niektórzy momentalnie zasypiają. Mówią, nie, nie, dajcie mi spokój, już tyle słyszałem na ten temat, że mam dość. A drudzy mówią, no, to teraz go będziemy mieli. Zobaczymy, co on powie, bo na pewno coś będzie nie tak, jak trzeba. Więc ja jestem przygotowany, moi drodzy. No ale pytanie, czy my jesteśmy przygotowani? Bo o tej świętości to tak stale mówimy. No a gdyby tak spytać, no to okazuje się, że są problemy. Otóż ja od czasu do czasu przeprowadzam taką małą ankietkę w zborze, to tu, to tam. No, lubię się dowiedzieć, co bracia myślą, wtedy łatwiej i kazania układać też. I między innymi swego czasu robiłem taki sondaż dotyczący lęków, naszych adwentowych lęków, czego adwentyści się boją. Więc boją się utraty bliskiej osoby. To zdecydowanie na pierwszym miejscu. Boją się utraty wiary, utraty zbawienia. To było znamienne też. No a potem to tam inne rzeczy idą, między innymi prześladowania oczywiście, no bo to też, tylko o tym oficjalnie nie wypada powiedzieć, prawda, że się ktoś boi prześladować. Ale pomyślałem, no z czego te lęki przed utratą wiary wynikają, a również i lęki przed świętością. No bo tak, powinniśmy być idealni na przyjście Chrystusa, prawda? A z drugiej strony, jak być idealnym, jak się ma parszywą, grzeszną naturę? No to się wydaje, że jest schizofreniczne podejście, prawda? Wymagać czegoś, czego się na pewno nie da zrobić. Więc jak? Jak z tym wszystkim jest? Otóż, moi drodzy, rzeczywiście mówienie o świętości może powodować lęk w kilku sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, kiedy masz jakiś grzeszek pielęgnowany, ukochany, z którego nie masz ochoty zrezygnować. To tak, to wierzę, że w takiej sytuacji mowa o świętości jest katorgą po prostu, katorgą. No, takich grzeszków nie brakuje, no, niektóre są przyjemne, prawda? Nie wszystkie grzechy są takie straszne, przynajmniej w pierwszym odczuciu, prawda? Niektóre sprawiają przyjemność. No i zdarza się czasem, że brat, siostra nie ma ochoty z tego zrezygnować. Oczywiście nikt się nie przyzna do tego tak w zborze. No, gdzie? Natomiast jak przejrzysz sobie na przykład swoje strony internetowe, na które wchodzisz, bracie, siostro, to zastanów się proszę, czy wszystkie byłbyś w stanie pokazać współmałżonkowi. To już wystarcza, bodaj taki prosty test, żeby wiedzieć, czym się tak naprawdę interesujesz, prawda? A więc jeśli są jakieś grzechy, z których człowiek nie ma ochoty zrezygnować, to rzeczywiście no, tutaj to uświęcenie to jest takie pod zdechłym mazurkiem. Ale mamy i innego rodzaju problemy. Na przykład one wynikają z nieumiejętności rozróżnienia pomiędzy pokusą a grzechem. Czy pokusa a grzech to jest to samo? Nie, oczywiście, że nie. A wciąż spotyka się ludzi, którzy mówią, że oni są strasznymi grzesznikami, ponieważ są strasznie do grzechu kuszeni. No, przepraszam, ale chyba nikt bardziej nie był kuszony niż Jezus, prawda? Czy to znaczy, że w jakiś sposób ubyło mu świętości tylko dlatego, że był kuszony? Nic podobnego, prawda? A więc musimy to też umieć dobrze rozróżniać między grzechem a pokusą. No, w liście Jakuba mamy zaraz w pierwszym rozdziale takie piękne stwierdzenie, które mówi o tym, że pożądliwość, pokusa innymi słowy, gdy pocznie, rodzi grzech. Co to znaczy, gdy pocznie? No dobrze, bez tych biologicznych tam powiedzmy terminów, to znaczy, że gdy jeden element męski połączy się z jednym elementem żeńskim, no to wtedy dochodzi do poczęcia, prawda? Powstaje coś nowego. No to co musi się stać z pokusą, z pożądliwością, żeby począł się grzech? No musi się spotkać z jakimś elementem, prawda? Z jakim? Proszę? No z akceptacją, prawda? Z akceptacją, z przyjęciem. Jeśli tej pokusie człowiek mówi, tak, dobra, no to teraz się zabawimy. Potem przeprosimy Pana Boga, ale teraz pohulamy. To jest grzech, prawda? Jeśli pokusa spotyka się z akceptacją, dopiero wtedy mówimy o grzechu, ale nie wcześniej. Możemy być bardzo dręczeni przez pokusy, to w żaden sposób nie umniejsza
nie umniejsza naszej świętości. Mamy innego rodzaju problem. Mamy trudności z rozróżnianiem pomiędzy świętością a niedoskonałością, pomiędzy grzechem a niedoskonałością. To prawda, że każdy grzech jest niedoskonałością, ale nie każda niedoskonałość jest grzechem, prawda? Przykład, dobrze. Wobec tego wyobraźcie sobie, że jest jakiś brat albo siostra, powiedzmy, którzy w czasie szkoły sobotniej w klasie wyrywają się stale od odpowiedzi, mówią, nawet dobrze mówią, w porządku, ale nikt inny się nie może dopchać do głosu. Czy jest to niedoskonałość? No, to już tak po imieniu, nie chciałem tego gadulstwem nazwać, ale niech będzie, jest to gadulstwo. Czy jest to niedoskonałość? No jest oczywiście, prawda? No bo w klasie się z tym źle czują, ludzie zaczynają mówić potem, a wiesz co, siostro, no może być tak troszeczkę bardziej umiarkowanie. No jest oczywiście. Ale czy jest to grzech? Czy jest to grzech? Nie, oczywiście, że nie. Weźmy inną sytuację. Klękasz wieczorem do modlitwy, żeby rozliczyć się jakoś z Panem Bogiem. No, nic się tam złego nie stało, dobrze przeżyliśmy dzień uczciwie. A więc tam dziękujesz Panu Bogu za to, za tamto i co chwilę ta modlitwa się rwie. Myśli gdzie indziej, aha, jutro trzeba rachunki popłacić, ostatni dzień, żebym nie zapomniał tylko. Panie Boże, przepraszam Cię, no o czym ja myślę teraz? Zdarza Wam się coś takiego? To chwała Bogu, że nie jestem sam. To zawsze się człowiekowi lepiej robi na duszy. Ale pytanie, czy to jest grzech? Nie, absolutnie to nie jest grzech. To jest pewnego rodzaju niedoskonałość, ale to nie jest grzech. Jeśli nie umiecie tego robić, rozróżniać pomiędzy tymi dwoma stanami, to będziecie nieustannie dręczeni przez diabła wyrzutami sumienia. Bo wyrzuty sumienia to jest taki instrument, który mamy w obrębie psychiki, na którym grać może i diabeł, i Pan Bóg, prawda? Jeden i drugi może się tym posługiwać. Więc diabeł wykorzysta tę sytuację perfekcyjnie, aby cię udręczyć. I są bracia, siostry też, którzy potrafią powielokroć, przez całe lata przepraszać Pana Boga za grzechy popełnione dawno, dawno temu, tylko dlatego, że im diabeł przypomina, mówi, a widzisz? A pamiętasz, co zrobiłeś? A, prawda? I oni biedni wpadają w pańkę i znowu przepraszają. To jest zupełnie niepotrzebne. To wręcz może nawet niemiłe świadectwo wydawać Panu Bogu, bo świadczyłoby o tym, że nie jesteśmy pewni, czy On nam wybaczył. A powinniśmy być pewni, czy nie? No wypadałoby, prawda? Jeśli wierzymy, że Chrystus umarł na krzyżu za ten mój grzech, to wypadałoby nie mieć wątpliwości, że On został rozliczony przez Pana Boga. No więc takie mamy te różne kłopoty. O, jeszcze jedna sprawa. Istnieje w pewnych kręgach przekonanie o tym, że pojedynczy grzech pozbawia człowieka zbawienia. Ja wierzę, że w Poznaniu nikt tak nie myśli. Ale mówię o tym, że zdarza się coś takiego, że jeśli się zdarzy pojedynczy grzech, to od razu jest po zbawieniu, natychmiast. No i trzeba zaraz szybko wtedy Pana Boga przepraszać, bo jak się nie zdąży, a zdarzyłby się tam jakiś zawalik, prawda, czy udar, czy coś innego, no to koniec, to po barszczu, to nie ma o czym mówić, nie ma zbawienia. No więc to w kręgach niektórych chrześcijańskich bardzo silnie jest zadomowione takie przekonanie. Dlatego ci, którzy muszą rozliczyć się z Panem Bogiem za pośrednictwem innego człowieka, a zdarzy im się pokłócić i to tak paskudnie z żoną o 12, załóżmy, w nocy, to są w straszliwym niepokoju, bo oni nie wiedzą, czy dotrwają do 6, prawda? Bo o 6 tam kościół otworzą, no i dopiero wtedy oni mogą galopem tam do konfesjonału, żeby się pojednać, bo jak się nie zdąży, to koniec, prawda? Umrze grzech ciężki, koniec, nie ma zbawienia. No więc nie, to ja już nie będę się tym zajmował, bo to by zajęło nam całe kazanie. Ale oczywiście pojedynczy grzech nie pozbawia nas zbawienia, co wcale nie znaczy, że powinniśmy sobie swawolić.
Wierzę, że nikt tak tego nie odbiera. No i wreszcie mamy to przekonanie, o którym już wspomniałem, które nam spędza sen z powiek, przekonanie o tym, że ja muszę być taki bez skazy, zmarszczki lub czegoś w tym rodzaju, żeby zacytować Pawła, list do Efezjan, prawda? Wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie, a z drugiej strony jestem przekonany, że tego się nie da zrobić. I teraz jak to pogodzić, prawda? Ale co to znaczy być bez skazy i bez zmarszczki? Czy ten brat, o którym wspominałem wcześniej, ten gaduła taki, prawda, mało słodki, który dominuje nad całą szkołą sobotnią, żeby już ten przykład przywołać, prawda? Czy on jest bez skazy i bez zmarszczki? O. A jak zdefiniujemy wobec tego skazę i zmarszczkę? Aha. I mamy problem, bo nie ma w Biblii definicji. A? I co teraz? A, to powiemy, to niech Rada Zboru zrobi listę skaz i zmarszczek. Tak? No chciałbym widzieć tę Radę Zboru, która by się tego podjęła. Prawda? Więc popatrzmy, moi drodzy, operujemy pewnymi pojęciami niedefiniowalnymi tak naprawdę. I w związku z tym możemy katować się i katować w nieskończoność mówieniem o tej świętości, której się rzekomo nie da osiągnąć. Więc po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że jedyny rodzaj świętości, za który wejdzie się do nieba, to jest świętość Chrystusa. Nie ma innej, która daje zbawienie. Nie istnieje. I teraz ilustracja. Wyobraźcie sobie, że urodziło się dziecię. Piękne, śliczniutkie, różowiutkie, prawda? Całować tylko by się chciało i chrupać. Tam niektórzy mówią, że po 20 latach to żałują, że nie schrupali, ale to już inna sprawa. I no więc urodziło się. Pytanie, kto się urodził? Grzesznik czy czysty człowiek? Oczywiście, 100% grzesznik. Matka o tym wie po 2 tygodniach, jak to małe ryczy bez powodu, przewinięte, nakarmione, niechore i tak dalej, prawda? Ale ono jest wściekłe, bo z jakiegoś tam w sobie wiadomego względu i chce sobie poryczeć. No i dręczy tę biedną matkę, prawda? No matka po 2 tygodniach już się orientuje doskonale. Więc to jest grzesznik, oczywiście. Załóżmy, że to dzieciątko jest doskonale wychowywane w takiej dobrej, bogobojnej rodzinie i sobie wzrasta i żyje dzień po dniu nie grzesząc. Powiecie mi, że to jest niemożliwe. Nieprawda. Nieprawda, to jest możliwe. I załóżmy, że tak się dzieje. No, ja wiem, gdybamy teraz, no ale co nam szkodzi, pogdybajmy sobie trochę. Więc załóżmy, że to dzieciątko sobie rośnie, osiągnęło wiek lat 18, nie grzesząc, czyli ani raz nie zdarzyło mu się zgrzeszyć. No i przypuśćmy, że to dzieciątko umiera w takim stanie. Przychodzi Chrystus, zmartwychwstanie, no i kwalifikacja, prawda? Jedna albo druga strona, po której stronie będzie? No, po której stronie będzie? To zależy od tego, co on powie, gdyby to tak wyobrazić sobie sąd w sposób tradycyjny, taki mało biblijny. Co ten człowiek powie na sądzie? Bo jeśli on powie, no, to kto jak kto, ale ja zaraz tam wejdę, prawda? Zaraz tu przede mną się te drzwi otworzą, bo ja jestem w porządku. Jest w porządku czy nie? Nie. On nie kwalifikuje się do nieba z racji tego, kim jest, a jest grzesznikiem. A napisane, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Dlatego, moi drodzy, nie ma innego sposobu dostania się do nieba jak świętość Chrystusa, którą oczywiście przyjmujemy wiarą, prawda? I zawsze dostajemy to w pakiecie. 2 w 1. Przebaczenie i świętość. To zawsze w parze. Zauważcie, że my nie mamy innych procedur odzyskiwania świętości, jak tylko prośba o przebaczenie grzechów. Kiedy przychodzimy, kajamy się, o Panie Boże, przepraszam Cię, znowu wczoraj zeżarłem 15 pączków, a nie powinienem. Załóżmy, prawda, coś takiego. Dobrze. Mamy przebaczenie, prawda? Jeśli to jest na tych Bożych warunkach zrobione, to w porządku, mamy przebaczenie. Ale czy my musimy teraz odzyskiwać świętość? No powiedzcie mi, tak czy nie? Nie! Syn marnotrawny wrócił do ojca zmaltretowany przez paskudne życie.
I on był gotów przejść przez pewne etapy, prawda, służby. A ojciec co powiedział na to? Ty jesteś mój syn, prawda? Natychmiast zostały mu udzielone te wszystkie zewnętrzne znaki przywracające mu godność. My nie mamy osobnej procedury odzyskiwania świętości. Jeśli ty się pojednałeś z Bogiem, to masz świętość Chrystusa po swojej stronie. I to jest ta jedyna karta chipowa, która nam daje wstęp do nieba. W związku z tym, po co nam ta świętość wypracowywana? Czyli ta, która dotyczy charakteru, a nie natury, prawda? Charakteru. Dlaczego Duch Święty pracuje nad nami i stara się nas tak oszlifować? Charakter zaniesiemy do Boga. Dobra, niech będzie, chociaż no, chciałbym o tym szerzej, ale niech będzie, że tak. Moi drodzy, gdyby tego nie było, to byśmy się pozabijali albo pozagryzali, jak kto woli, prawda? To jest potrzebne, to jest naprawdę potrzebne. Zwłaszcza, że ta łaska Boża, którą przyjmujemy, to jest konkretna moc, która działa. I teraz pytanie, jak daleko ona może działać, prawda? I większość z nas myśli w ten sposób. Dobra, niech ta łaska mi przebacza grzechy, oczywiście. Niech mnie tam jakoś oszlifuje. Dobra, w sobotę wytrzymam, do wszystkich się będę uśmiechał. Ale potem, Panie Boże, w tygodniu daj mi spokój. No gdzie żyć bez grzechu w tygodniu? No nie da się zrobić. Pamiętam pewnego brata młodego, który powiedział, wiesz, ja żałuję, że mnie Pan Bóg nie zabrał, znaczy nie pozbawił życia zaraz po wyjściu z basenu. Naprawdę żałuję, ja miałbym spokój, a w tej chwili to się muszę tak męczyć z tą świętością. Aha, no to doczytajmy wobec tego. Weźmy pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian i pierwszy rozdział. A tak nawiasem mówiąc, męczycie się też ze świętością? Aha, teraz wszyscy szukają, tak, gdzie to ten... Dobra. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział. A tu czytamy tak. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, począwszy od wersetu 4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierzycie w to czy nie? No to dobrze, to chwała Bogu. A to czyje to jest dzieło? Kto to ma zrobić? No jak tam jest napisane? Kto to ma zrobić? To, żeby tak bez nagany, prawda? No kto to ma zrobić? A no właśnie, to On utwierdzi was. Uff, to jeden ciężar mamy z głowy. To nie ja muszę robić. Ale bądźmy uczciwi, od razu powiedzmy, że ta sprawa ma drugą stronę, prawda? Ta druga strona polega na tym, że ja mogę Panu Bogu aktywnie przeszkadzać. I to już znamy doskonale z własnego doświadczenia, prawda? Kiedy Duch Święty mówi, słuchaj, weź wyłącz ten film, przecież widzisz, że to same bzdury, tam jakieś zbrodnie, flaki na drzewach pryskają, no nie, zostaw to. A my mówimy, no jeszcze chwilkę Duchu Święty, dobra, zobaczę tylko następną scenę. Prawda? No więc mamy możliwość aktywnego sprzeciwienia się temu uświęcającemu wpływowi Ducha Świętego. Zresztą tego rodzaju tekstów jest więcej. Naprawdę, ja przypominam sobie pewnego brata. To już było wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było pilotów, tylko żeby mieć telewizor, to trzeba było podejść i ten knefelek pocisnąć. On mówi, że pewnej niedzieli przestał 4 godziny przed telewizorem, chcąc go wyłączyć. Tak, zaczął oglądać rano, ale stwierdził, że to są takie bzdury, że tego się nie da oglądać. Podszedł do telewizora, położył palec na wyłączniku, ale powiedział, nie, to jest niemożliwe, żeby to było tak idiotyczne, zobaczę jeszcze chwilę. Ta chwila trwała 4 godziny. Więc ja myślę, że rozumiemy ten problem, prawda, że wiemy o co chodzi. Moi drodzy,
Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że się Jezusowi uda. Że się uda Jezusowi doprowadzić do sytuacji, w której Jego lud, jak to czytaliśmy, będzie bez czego? Bez nagany, bez zarzutu, dosłownie nieobwiniony, tam jest napisane. A jak to zrobić? Powiedzmy teraz, Boże, przecież kiedy myślę o sobie, to wydaje się, jakbym miał wchodzić na górę lodową, prawda, czy szklaną górę. To jest nie do zrobienia ze mną. Wierzę, że tak myślicie, prawda? No ja też tak myślę. Nie o was, o sobie. Tak. No więc przepis został podany na początku. Na początku, kiedy słyszeliśmy ten fragment z Psalmu 16. Stawiam, dosłownie to tam jest tak napisane, stawiam Jahwe przed oczy moje zawsze. Gdy On jest po prawicy mojej, co tam dalej? Nie zachwieję się, tak, nie potknę się, nie przewrócę. Stawiam Jahwe przed oczy moje zawsze. Czy to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. Ale to jest jedyna rzecz, jaką masz do zrobienia. Jedyna, najmądrzejsza rzecz, jaką masz do zrobienia każdego dnia. Stawiać Boga przed oczy zawsze. A On ci gwarantuje, że będzie taką pomocą, podporą po prawicy twojej, że się nie zachwiejesz. To wymaga wysiłku, to wymaga pewnego cudu uważności, prawda? Tego, żeby się nie dać tak zwariować przez ten świat, przez pęd, przez różnego rodzaju sprawy, aby zapomnieć o Jezusie. To wymaga, ale to jest wysiłek, to jest inwestycja, która przyniesie niesamowite zyski. Ja przypominam sobie pewną panią, to była taka typowa bizneswoman, tam dwa samochody, trzy laptopy, komórek nie zliczę, która przyszła na kurs odwykowy rzuca palenie. Palenia nie rzuciła, ale coś jej się tam spodobało, te teksty, które tam z Biblii podawałem, zaczęliśmy rozmawiać. I w końcu mówię, proszę pani, no to może byśmy się spotkali, porozmawiamy trochę o Biblii. Ona mówi, tak, bardzo chętnie. I od tej pory zaczęły się systematyczne, cotygodniowe spotkania. Ja przyjeżdżałem do niej do pracy, to było jednego dnia w tygodniu, rano. No i mieliśmy godzinkę taką, rzetelną godzinę na analizę tekstu biblijnego. I ta pani powiedziała tak, ona miała dwa problemy. Była uzależniona od papierosów i od alkoholu. Powiedziała, z alkoholem sobie poradzę. Nie bardzo w to wierzyłem, ale to ostatecznie ona stawia warunki, prawda? Powiedziała, ale te papierosy, wie pan co, no z tymi papierosami. No więc jakoś to tam się toczyło. Pewnego razu powiedziała mi, że wyjeżdża do matki. Że wyjeżdża do matki, że postanowiła sobie zrobić taki wewnętrzny rozrachunek sama ze sobą i w związku z tym na 3 dni na weekend jedzie do mamy. Mówi, z mamą zawsze miałam bardzo dobry kontakt. Świetnie się rozumieliśmy, kocham mamę, ona mnie kocha, więc ja chciałam z nią spędzić te chwile. Mówi, świetnie, to jest bardzo dobry pomysł. Ona akurat to połączyła z dniem sądnym. Powiedziała, to dla mnie będzie taki dzień sądny. A ponieważ doczytała w Biblii, że to jest 10 dnia 7 miesiąca, to powiedziała, no to 10 lipca. Tam troszkę chciałem sprostować, ale jak się uparła na lipiec, dobra, a ostatecznie co mi zależy, prawda, niech jedzie. No więc pojechała na tego 10 lipca i kiedy wróciła, pytam, pani Basiu, no i co? I jak ten czas minął? Ona mówi cudownie, wspaniale. Wie pan, chodziłyśmy z mamą po łąkach, byłyśmy w lesie, zachwycałyśmy się tym całym Bożym stworzeniem, mówiłyśmy sobie różne rzeczy, wracałyśmy do dzieciństwa, było mi tak błogo z mamą. I ja tylko czekałem na to i mówię, a ile pani wypaliła papierosów? A ona mówi, ani jednego, tu cię mam. Tu ją już miałem. Potem jej mogłem powiedzieć, niech pani popatrzy, jak się odnosi sukcesy. Mam Boga zawsze przed oczami. Nie zachwieję się, to jest niemożliwe. To naprawdę działa. Chrześcijaństwo to jest religia mocy, konkretnej mocy. Ja wiem, że kochamy Biblię, ja ją też kocham.
Ale z niej płynie moc. To nie jest moc magiczna, że się prześpisz tam pod poduszką, to ci 50 tekstów wejdzie za jedną noc. Nie, to nie w ten sposób. Ale jeśli uwierzysz w to, co tu jest napisane, to w życiu dzieją się cuda. Nie powiem, co było dalej z tą kobietą, bo to jest mało budujące. Ale wtedy akurat to, czego doświadczyła, to było rzeczą naprawdę o kapitalnym znaczeniu. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że to jest rzecz, do której nas Bóg zaprasza. Do porzucenia grzeszenia, pomimo wciąż posiadanej grzesznej natury. A ja wiem, teraz niektórzy myślą, a to ekstremista wściekły jakiś teraz tu przyszedł, prawda? Skąd oni go wzięli? Tu będzie nam o bezgrzeszności mówił, jak to się nie da zrobić. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że to się nie da zrobić. Jeśli niektórzy tak mówią, to oni nie mają żadnego poselstwa do drugiego człowieka. Żadnego. Czytaliśmy przed chwilą, takich wypowiedzi jest więcej. Kiedy Bóg mówi, ja to z wami zrobię, dzieci. Ja to z wami zrobię, tylko mnie nie przeszkadzajcie, tylko miejcie mnie zawsze przed oczyma i to się stanie. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli teraz na taki piękny obraz owego sukcesu. Owego sukcesu, jaki Bóg osiąga nad naszą grzeszną naturą, która nie zmienia się aż do przyjścia Chrystusa. No to absolutnie. Wzrost w uświęceniu, czyli to, co Duch Święty w nas wypracowuje, szlifując charakter, absolutnie nie przekłada się na naturę. To jest coś zupełnie rozłącznego. Duch Święty szlifuje charakter, chwała Mu za to, a natura pozostaje parszywa. Tak będzie do przyjścia Chrystusa. Ale popatrzcie, co się dzieje przed przyjściem Chrystusa. To otwórzmy Księgę Objawienia i 14 rozdział. A tu czytamy, ja wiem, że dopiero co jesteśmy po lekturze tych słów, ale mimo wszystko przeczytajmy jeszcze raz od samego początku. Pisze Jan, widziałem. Oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Gdzie ci ludzie są? W niebie czy na ziemi? No na ziemi. No przecież to jest czas przed przyjściem Chrystusa. Oni są na ziemi. A że jest powiedziane, że na górze Syjon stał baranek, a oczywiście, że jest powiedziane, bo jest to wielka przenośnia, prawda? Chrystus jest fizycznie gdzieś w niebie, a my jesteśmy tu na ziemi. Ale On powiedział, będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak obiecał? No tak, prawda? I on spełnia swoją obietnicę. On z tymi 144 tysiącami jest, ale oni są fizycznie na ziemi, więc on jest razem z nimi przez Ducha swojego świętego. To jest jedna sprawa. Wiersz drugi. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. Skąd dobiega głos? Z nieba, prawda? Przed chwilą mówiliśmy, my, ludzie, ta grupa określona mianem 144 tysięcy, jesteśmy jeszcze tu na ziemi. I teraz coś się dzieje. Z nieba dobiega głos. To jest dziwny głos. Bowiem czytamy, że ten głos jest jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. A więc jest to głos potężny, prawda? Ale jak ta potęga brzmi? Jak dźwięk, właśnie jak gra na harfie. Widzieliście kiedyś harfy ustawione przed wojskiem, żeby do boju wzywały? To by się całe wojsko pospało. Prawda? A przynajmniej rozczuliło, no jeśli nawet nie pospało. Bo harfa to nie jest dźwięk, który wzywa do boju, prawda?
A więc ten potężny łoskot brzmi jak dźwięk harf. To wcale nierzadko się zdarza, że ludzie inaczej odbierają to samo zjawisko. Pamiętacie, jak w Ewangeliach czytamy w pewnej chwili, głos z nieba się odezwał do Jezusa, ten jest Syn mój umiłowany. Co ludzie powiedzieli? Nie. Prawda? W zależności od tego, z jakim usposobieniem podchodzisz do słowa, tak widzisz, tak słyszysz. Ale wracamy tutaj do tej sytuacji, a więc jesteśmy na ziemi i są ci Boży, jesteśmy my i z nieba dobiega głos. Wiersz trzeci. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Co tu jest napisane? Jak byśmy to mogli tak najbardziej po prostu powiedzieć? Kto im grał? Ja, siostro, jak to nikt? Oni śpiewali pieśń. Dobrze, kto im grał do tej pieśni? Harfy, skąd te harfy? Z nieba. Popatrzcie, co tutaj mamy. Tu mamy obraz cudownego dostrojenia człowieka do nieba. Jak niebo zagra, tak oni zaśpiewają. Jak niebo zagra, tak oni śpiewają. Co to jest innego, jak nie spełnienie tej obietnicy, o której tam w jednym miejscu tylko czytaliśmy w liście do Koryntian. Ja to zrobię z wami, dzieci, nie bójcie się. Powiecie, a to muszą być jacyś super ludzie, jacyś ekstra, Batmani duchowi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, nie tłumaczę, wszyscy wiemy, co to znaczy. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. I w związku z tym zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. A co oni mają więcej do szukania wśród ludzi? Jak oni żyją niebem, jak oni śpiewają do muzyki, którą gra niebo, jak oni podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Mam Pana zawsze przed oczami. Nic więcej nie trzeba, tylko tyle i aż tyle. I masz, bracie, siostro, prosty przepis na niegrzeszenie w grzesznym świecie i pomimo posiadania grzesznej wciąż natury. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, to takie poetyckie. A w gruncie rzeczy to ja wiem, jak to zbawienie wygląda, że trzeba przyjść i przeprosić Pana Boga, a ponieważ Chrystus umarł za wszystkie grzechy, to znaczy, że zawsze to przebaczenie uzyskam. To wy se tutaj gadajcie w czasie kazań, co gadacie, a ja sobie tam po cichutku, jak mi się zdarzy zgrzeszyć, to zawsze tup, 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 Panie Boże, przebacz, proszę cię, prawda? I już będzie dobrze i jakoś się do tego nieba zakulam. Nie zakulasz się. Nie zakulasz się, bracie, siostro, nie wierz w to, że można tak sobie po troszeczku grzeszyć i jakoś tam, byle nie bardzo. No, byle nie bardzo, to nie można przekraczać pewnych granic. Jak się nie będzie przekraczać, to Pan Bóg powie, no to ty byłeś takim małym grzeszniczkiem, to chodź tam, no niech będzie. Zapomnijcie o tym. Moi drodzy, ja wiem, że plan zbawienia jest ten sam i że zbawienie się zawsze opierało na krzyżu Golgoty od samego początku, odkąd ludzie wyszli z raju. To jest prawda. Ale są w historii pewne szczególne zawirowania, w których z tej informacji ewangelicznej, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, muszą wynikać nadzwyczajne konkrety. Naprawdę są takie zawirowania. Dam trzy przykłady. Pierwszy to jest Noe. Składali ludzie wtedy ofiary? Składali oczywiście, przecież była cała grupa bogobojnych ludzi. Ja wiem, że w końcówce no to tylko ośmiu wchodzi, prawda, ośmioro wchodzi, ale przecież było szereg innych bogobojnych ludzi. Ludzi składali ofiary, żeby się z Bogiem pojednać. No to wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy to Noe wygłosił już ostatni apel,
już wlazł do arki i jest człowiek poruszony tym. I on mówi, no dobrze gada, no ale tak, no ale inni gadają co innego. To zróbmy tak, Panie Boże, wiesz co, ja nie będę tam wchodził do tej arki, bo to tak śmiesznie trochę w takim pudle siedzieć, no. Ale to ja złożę dzisiaj niech będzie 5 baranów, Panie Boże, i nie mówmy więcej o tym. Uratowałby się taki człowiek, czy nie? Bo nie wszedł do arki. A to znaczy, że co? To baran nie wystarczył? Ofiara nie wystarczyła? Chrystus stracił moc? Nie. Ale z tej mocy ma wynikać określone posłuszeństwo. Jedno idzie z drugim w parze nierozerwalnie. Drugi przykład. Wyjście Izraelitów z Egiptu. No i wyobraźmy sobie znowu, że jest pewien dom. Tak, już tam wysmarowane framugi, pierworodny dopilnował, żeby tata tam wszystko jak należy wysmarował, dobrze. No i jak już to zostało zrobione, to teraz chłopak mówi, tata, w porządku, no to do tego wyjścia trochę nam jeszcze brakuje. Wiesz, ja się umówiłem z Józkiem, tam pójdziemy na Brydżyka, to jakby coś, to niech mnie Achimek mały przyleci zawołać. Uratowałby się czy nie? A dlaczego? Tak jest. Bo trzeba było framugi posmarować, oczywiście, ale trzeba było siedzieć w tym domu. Tak jak wcześniej trzeba było siedzieć w arce. Tak tu trzeba było siedzieć w domu. Z Ewangelii zawsze wynikają konkrety. Z przyjęcia łaski zawsze wynikają konkretne zachowania. I Bóg mówi, dziecko, nie bój się, ty się mnie tylko trzymaj. Ty korzystaj z tej mojej łaski, a ja z tobą zrobię wszystko, co będzie trzeba. Naprawdę się nie bój. Ja to zrobię, nie ty, bo przecież ty nie dasz rady, ale ja to zrobię. Dlatego, moi drodzy, chciałbym was prosić, żebyście przestali się bać, kiedy myślicie o świętości. Świętość jest cudownym darem, jaki mamy na co dzień i którym się powinniśmy cieszyć, za który powinniśmy dziękować. A świętość pojmowana w aspekcie niegrzeszenia jest dla nas również darem, który Bóg chce z nami zrobić. Tylko przestańmy Mu przeszkadzać. Przestańmy mówić, że to jest niemożliwe. Zważcie, moi drodzy, że są ludzie, którzy mają analogiczny problem, powiedzmy. To znaczy, jest grupa alkoholików, którzy przestali pić. Znamy takich ludzi być może, a jeśli nie, to na pewno słyszeliście, prawda? Że są ludzie, którzy, ja nie powiem, wyszli z nałogu, oni są uzależnieni, ale oni przestali pić. Czyli można być alkoholikiem pijącym albo niepijącym. I można być grzesznikiem grzeszącym albo niegrzeszącym. I tego Bóg chce z nami dokonać. Chce, abyśmy nareszcie zostawili ten grzech, a chwycili się go za rękę. Więc trzymajcie go mocno i cieszcie się sukcesami. Amen.